Cześć, witam was w kolejnym odcinku. A dzisiaj saga transferowa pomiędzy Kylianem Mbappé a Realem Madryt trwa już od dobrych kilku lat. Kiedy wydawało się, że Francuz w końcu zawita na Santiago Bernabeu, nagle przedłużył swój kontrakt z Paris Saint-Germain. Czy Mbappé żałuje swojej decyzji? Dlaczego Francuz kontaktował się z Florentino Perezem? Czy jego transfer do Realu Madryt jest nieunikniony? O tym dowiecie się w dzisiejszym materiale. Opowiem wam także o Xavim Hernandezie, który porównał Roberta Lewandowskiego do Leo Messiego, Bruno Fernandesie, który powoli zaczyna irytować piłkarzy Manchesteru United, oraz o toksycznym Neymarze. Czy Paris Saint-Germain zapłaci Brazylijczykowi, aby opuścił klub? Zanim zaczniemy, zachęcam was do zasubskrybowania mojego kanału z opcją dzwoneczka, dzięki czemu nie przegapicie kolejnych filmów, które będę tutaj publikował. Bardzo was również proszę o zostawienie kciuka w górę, jeżeli dowiecie się czegoś nowego. Dzięki temu będę mógł się nadal rozwijać. A teraz chwila dla partnera kanału i przechodzimy do dzisiejszych, bardzo ciekawych newsów. Partnerem kanału jest STS, legalny polski bukmacher i oficjalny sponsor reprezentacji Polski. Z kodem Football TV możecie odebrać pewne 1560 zł. Bonusy otrzymacie przy 3 pierwszych wpłatach, łącznie do 1500 zł oraz dodatkowe 60 zł za wykonanie zadań po rejestracji. Świetną opcją jest także pierwszy zakład bez ryzyka do 100 zł, w skrócie wygrana lub zwrot. Więcej informacji o promocji na sts.pl. Link do rejestracji znajdziecie w opisie i w karcie w prawym górnym rogu. Pamiętajcie o kodzie Football TV. Oferta tylko dla osób pełnoletnich. Paris Saint-Germain to klub, który pieniędzmi chciał wręcz kupić Puchar Ligi Mistrzów. Przez lata im się to nie udawało, jednak przyjście do Paryża Leo Messiego dało nadzieję zarówno zarządowi, jak i paryskim kibicom na zdobycie upragnionego tytułu. W końcu śmiało możemy użyć stwierdzenia, że dziś PSG posiada najlepsze trio na świecie w postaci Neymara, Leo Messiego oraz Kyliana Mbappé. Niestety nawet Argentyńczyk nie był w stanie pomóc PSG dojść do wielkiego finału i koniec końców Paryżanie muszą poczekać na ewentualne zwycięstwo w Lidze Mistrzów do kolejnego sezonu. Sytuacja z odpadnięciem PSG już na etapie ćwierćfinału miała mocno rozgoryczyć Kyliana Mbappé, o czym przekonują dziennikarze Marki. Hiszpanie twierdzą, że Francuz powoli zaczyna żałować swojej decyzji o braku transferu do Realu Madryt i przedłużenia umowy z PSG. Przypomnijmy, że saga pod tytułem Kylian Mbappé i Real Madryt trwa już od dobrych 5 lat. Pierwsze kontakty i zainteresowanie obu stron pojawiło się już w 2017 roku. Od tego czasu regularnie pojawiają się informacje o kontaktach na tej linii. Zdaniem hiszpańskiej marki pod koniec letniego okna transferowego ktoś z otoczenia Kyliana Mbappé miał kontaktować się z Realem. Piłkarz już wtedy miał żałować swojej decyzji o pozostaniu na dłużej w Paryżu. Już podczas tej rozmowy przedstawiciele Gwiazdora mieli badać grunt i ewentualne ponowne zainteresowanie królewskich. Kontakty nie ustały po jednym telefonie. Obie strony mają ze sobą regularnie rozmawiać. Mbappé z kolei według Hiszpanów miał także zrozumieć, że jego oczekiwania są zbyt duże. I nie chodzi tutaj jedynie o finanse. Real ma uważać, że teraz Francuz musi zrobić zdecydowanie więcej sam, aby trafić na Santiago Bernabeu. Marka pisze także, że Kylian nie ma zamiaru korzystać z opcji przedłużenia umowy z PSG o kolejny rok. Oznacza to, że niebawem zostanie mu już tylko 12 miesięcy kontraktu. Mbappé wie, że jeśli chce trafić do Madrytu tego lata, musi jasno postawić sprawę i uzyskać pozwolenie na transfer. Los Blancos nie mają zamiaru tym razem negocjować. Musimy jasno powiedzieć, że jeśli Kylian Mbappé chce zostać najlepszym piłkarzem na świecie, musi zmienić otoczenie. Kluby w lidze francuskiej to nie są drużyny rangi światowej, które budzą postrach w świecie futbolu. Znacznie lepiej do francuskiej piłki pasuje określenie, że jest wytworem talentów, które pozwolą na pewne zaskoczenie w Lidze Mistrzów. We Francji ciężko o zbudowanie prawdziwego piłkarskiego giganta, nawet mimo ogromnych pieniędzy, o czym świadczy samo Paris Saint-Germain. Wydaje się, że transfer Kyliana do Madrytu jest czymś nieuniknionym. Pamiętajmy, że nawet za rok czy też dwa Mbappé nadal będzie młodym zawodnikiem, który wniesie ekipę królewskich na jeszcze wyższy poziom. A według was Kylian Mbappé popełnił błąd pozostając w Paris Saint-Germain? Wyraźcie swoje opinie w sekcji komentarzy. Robert Lewandowski ma za sobą ciężki okres. Polski napastnik zawodził w lidze hiszpańskiej, przez co był mocno krytykowany przez piłkarskie media, a na domiar złego doznał kontuzji w spotkaniu z Almerią. Choć pierwotnie zakładano, że Lewy będzie zdolny do gry dopiero na rewanżowy mecz z Realem Madryt, wrócił już do treningów. W sobotę trenował razem z kolegami.
Jako pierwszy ze wszystkich pojawił się na murawie i w dobrym nastroju ćwiczył z resztą zawodników, co pokazuje, że po kontuzji nie ma już śladu. FC Barcelona udowodniła, że potrafi bez niego wygrywać, ale wszyscy związani z tym klubem oczekują jego powrotu. Na temat Polaka zabrał głos Xavi i wyjaśnił jego wpływ na grę drużyny. Co ciekawe, porównał go też do dwóch legend Barcelony. Robert trenuje z grupą od czwartku po kilku dniach przerwy i jest gotowy. Jesteśmy naprawdę szczęśliwi, że jest tutaj z nami. Porównuje go z takimi piłkarzami jak Ronaldinho i Messi. Zmienił mentalność zespołu. Jest naszym liderem, a wszyscy nasi gracze rozwijają się razem z nim. Wygrywaliśmy bez niego, ale brakowało nam go. Z Lewandowskim lepiej atakujemy. On wysoko naciska przeciwników, jest dla nas kluczowym zawodnikiem. Nie da się ukryć, że FC Barcelonie brakuje Lewandowskiego. Pomimo starań Ferran Torres nie sprawdził się w roli napastnika, a atak Barsy bez lewego wyglądał bardzo kiepsko. Słaba ofensywa Barsy nie jest jednak spowodowana tylko przez brak reprezentanta Polski. Znaczny wpływ na to ma absencja Pedriego oraz Usmana Dembele, którzy byli motorem napędowym całej drużyny. A wy zgadzacie się ze słowami Xaviego, że Robert Lewandowski jest zawodnikiem pokroju Leo Messiego czy też Ronaldinho? Napiszcie w komentarzach. Ostatnia porażka Manchesteru United z Liverpoolem aż 7-0 wzbudziła ogromny ferment w szatni Czerwonych Diabłów. Można śmiało powiedzieć, że każdy z graczy Erika Ten Haga spisał się dużo poniżej oczekiwań w starciu z The Reds. Rozczarował choćby Bruno Fernandes. Ofensywny pomocnik wobec nieobecności Harry'ego Maguire'a pełni rolę kapitana Czerwonych Diabłów. Według informacji podanych przez The Mirror oraz Daily Mail, część zespołu poddała wątpliwość, czy Portugalczyk powinien dalej pełnić tę rolę. Podważane są bowiem atrybuty zawodnika, które są niezbędne do sprawowania tej funkcji, a sami piłkarze mieli być sfrustrowani zachowaniem 29-latka w drugiej części spotkania z Liverpoolem. W klubie panuje przekonanie, że w szatni są o wiele lepsi kandydaci, aby przejąć opaskę kapitańską. W tym kontekście przewijają się nazwiska takich zawodników jak Rafael Varane, Casemiro czy David De Gea. Choć pojawiają się głosy krytyki w stronę Bruno Fernandesa, raczej w ciągu najbliższych tygodni nie powinno dojść do zmiany kapitana w Manchesterze. Erik ten Hag zaznaczył jednak, że Portugalczyk musi zacząć kontrolować swoje emocje. Dla Bruno Fernandesa emocje są jego bronią, ale czasem biorą górę. Oczywiście, że staram się mu pomóc, wspieram go i daję informacje zwrotne. Czasami Bruno musi lepiej kontrolować emocje, bo to pozwala mu bardziej skupić się na meczu, a nie emocjonalnej stronie spotkania. Musi znaleźć odpowiednią równowagę i wiedzieć, kiedy używać emocji jako narzędzia. To kolejny krok. Przed nim pole do rozwoju i kiedy to zrobi, to będzie jeszcze lepszym piłkarzem. Niestety nie da się ukryć, że emocje często ponoszą Portugalczyka i choć to nieodłączna część sportu, piłkarze muszą je kontrolować. W przeciwnym wypadku może dojść do zawieszenia przez głupie zachowania na boisku. Cudem w ostatnim czasie Fernandes go uniknął, kiedy pchnął arbitra liniowego w starciu z Liverpoolem, co jest surowo zabronione. Nie od dziś wiadomo, że w zespole z Paryża panuje toksyczna atmosfera. Ilość wielkich gwiazd w jednym zespole sprawia, że coraz częściej słyszymy informacje o kolejnych konfliktach wewnątrz drużyny, czy to zawodników w szatni, czy też piłkarzy ze sztabem trenerskim. Częstym prowokatorem owych sytuacji ma być Neymar, którego właściciele Paris Saint-Germain mają powoli dość i chcą się go pozbyć. PSG znajduje się w trudnej sytuacji, ponieważ rozpaczliwie poszukuje oszczędności, by nie narazić się na sankcje ze strony przedstawicieli krajowego oraz europejskiego futbolu. Jednocześnie sam Neymar jest na tyle toksyczną osobą w szatni, że wielu piłkarzy z ulgą przyjęło fakt, że kontuzja kostki wymagająca operacji wykluczyła go z gry do końca sezonu. Do tego czasu aktualny mistrz Francji będzie się starał poszukać rozwiązania swojego problemu z reprezentantem Brazylii. Romain Molina uważa nawet, że Paris Saint-Germain jest gotowe na podjęcie drastycznego kroku w postaci wypłaty określonej sumy pieniędzy ofensywnemu zawodnikowi, by ten odszedł z klubu po trwających rozgrywkach. Sytuacja wokół Neymara, mimo że ten nie pojawi się już do czerwca na boisku, będzie zapewne rozwojowa i w nadchodzących tygodniach możemy spodziewać się kolejnych informacji na temat jego przyszłości. W dzisiejszym materiale to już wszystko ode mnie. Jeżeli się Wam spodobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. Bardzo Was również proszę o zostawienie kciuka w górę. Słyszymy się oczywiście już w kolejnych newsowych materiałach. Na razie!